Dzień dobry, wieczór. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Witam Was serdecznie. Jesteśmy już w trakcie gali, ale tu, już po walce Twojej. Powiedz mi, jak się czujesz? Triceps, biceps, co zerwane? Biceps zerwany. W połowie drugiej rundy mi strzelił, jak już usiadłem, trenerowi pokazałem, mówi, to przerywamy, ja mówię, że nie. Wychodziłem do trzeciej, bo trener mówi, masz dwie wygrane. A ja nie potrafię iść jakoś tam, wiesz, kontrolować, tylko ja zawsze idę na full jakiś, tak jak to się mówi, więc zacisnąłem. Dostajesz i idziesz dalej. Tak, dokładnie. Ta ręka już ogólnie była ścierpnięta, bo ja już czułem, że ona jest niewładna taka, bo jednak to się gdzieś tam odkleiło, czułem, że jest taka wiotka, ale jak ją wziąłem do góry, no to jeszcze jakoś tam kontrolowałem, nie? Ja się zastanawiam, jakie to jest uczucie, jak ci się zrywa mięsień. No ja poczułem taki trzask i od razu popatrzałem, bicep zerwany. Już mówię, dobra, już w głowie mętlik, usiadłem, trener, masz dwie wygrane, to nawet jakbyś przegrał, to i tak byś wygrał. No ale no niestety zostałem obalony, poszło. Czyli w momencie, kiedy uświadomiłeś sobie, tak naprawdę doszło do ciebie, że jednak coś jest nie tak ze twoim zdrowiem. Nie, no kurde, no wygrywałem dwie rundy, no trudno, ja nic nie poradzę, no zerwałem biceps, wygrał lepszy i tyle, ja się z tym godzę, dla mnie czegoś takiego, wiesz, nie ma, nie, że wiesz, nic nie poradzę, no kontuzje, gdyby jemu się to stało, no to też by dla mnie nie było jakieś to, kurwa, komfortowo, żebym wygrał, że ktoś miał zerwany biceps, no dla mnie wygrał jest, po prostu dzisiaj był lepszy, no i tyle, no i moja kontuzja to jest moja kontuzja i moja sprawa, gdybym nie zerwał, byłoby inaczej, może. Gratulacje. Gratuluję ci show, jaki pokazałeś. Wszystko było, układało się tak, jak trzeba. Czasami zazwyczaj jest tak. Dobra, co ja nie będę gadała. Pytanie moje jest takie. Co teraz? Co zrobisz? Co dalej? Miałem jechać na SOR, bo poszedłem, zobaczyli, że jest bicep zerwany. Dostałem tam podwójną czy potrójną dawkę ketonalu. Miałem jechać na SOR. Zadzwoniłem do swojego lekarza. Powiedział mi, że ma w poniedziałek przyjechać na wizytę. Robią mi USG rezonans i wtedy jadę do w środę albo w czwartek na operację. Bo, wtedy... mogę robić tą operację, ale nie muszę, bo mogę ten biceps mieć zerwany, on mi się samoczynnie gdzieś tam doklei, ale pytanie, czy mi się dalej nie będzie gdzieś tam odrywał po jakimś czasie, więc nie wiem, czy tego nie zrobić. Wszystko wyjdzie, jak pojadę na konsultację, nie? No koniecznie trzeba jechać na konsultację, zadecydować, co dalej, czy operacja, czy nie. Na pewno chciałbyś już wrócić do treningów, żeby... Ja będę już trenował. U mnie czegoś takiego nie będzie, po prostu tak jak tą rękę mam, wiesz... Nie w trakcie operacji. Nie, po operacji od razu będę trenował, bo ja nie wyobrażam sobie, wiesz, na treningi będę jeździł na pewno stójkowe. Jedną ręką? Dokładnie, no to będę miał tak zawiniętą, jak mam. Mogę kopać też, mogę robić różne jakieś czynności. Najważniejsze, żebym był cały czas w treningu, żeby nie było czegoś takiego, że znowu 3 miesiące nic nie robię i za chwilę znowu wracam i 3 miesiące potrzebuję na dojście do jakiejś tam formy. Proszę cię, daję sobie tydzień, 2 tygodnie. Tydzień na pewno zrobię, jak będę po operacji, nie? Bo nie będę mógł tą ręką ruszać ogólnie. Więc zobaczymy, jak to się wszystko, wiesz, potoczy, nie? Piotrek, gratuluję determinacji, zawziętości. Ja zawsze, jak chodzę do klasy... Serduch oddajesz. To musi być 100%. Nie potrafiłbym, jako sportowiec, nie potrafiłbym się położyć, kurwa, i jęczeć. O, zerwałem biceps. Nie ma, zerwałem, moja strata i tyle. Dzisiejszego wieczoru na tej gali wiele osób pokazało się, oddało, zostawiło serducho, zostawiło krew, pot i łzy. Gratuluję wszystkim i wygranym, i przegranym, bo przegrane to też jest kawał dobrej roboty, całego zespołu. Powiedz mi, jak twój zespół, jak zareagował, jak cię wspierają teraz w tym momencie? Każdy mówi, że tą walkę wygrałem serduchem i tym charakterem, który mam. To, że zerwałem biceps, to jest moja sprawa, moja strata, ale oni są zawsze ze mną. To jest dla mnie najważniejsze. O to chodzi. My jesteśmy również z wami. Trzeba się otaczać zajebistymi ludźmi i czerpać z nimi dobrą energię. To jest najważniejsze. My się otaczamy najlepszymi. Nawet ci, co piszą niefajne komentarze, piszcie dalej, ja was bardzo proszę. A jakie są niefajne? Tak naprawdę wszystkie są... Jeżeli, wiesz co, ktoś pisze niefajny komentarz, to musi być zazdrosny. Jestem tego zdania, bo ktoś, kto pisze chujowy komentarz, musi coś po prostu w życiu mieć nie tak. Bo jeżeli komuś nie przeszkadza to, co ja robię, czy moja rodzina, czy ktokolwiek, znakiem tego, że ma fajne życie. A ktoś, kto hejtuje, ma zjebane życie i tyle. A kto w życiu ma wszystko poukładane? Każdy ma coś nie tak, także... Okej, tylko że jedni hejtują, bo są zazdrośni. Ja na przykład nikomu nie zazdroszczę. Może ktoś jeździć Lambo, Ferrarką, czymkolwiek, nie rusza mnie to totalnie. Czasami zazdroszczę i myślę sobie, poczekaj, ja zrobię wszystko, tyle będę się uczyć, tyle będę się szkolić, żeby być w tym momencie, mieć to, co ty. Zazdrościsz, ale taką dobrocią, a nie taką zawziętością, jak to niektórzy. No, bywa różnie. Dobra, kończę, bo gadam się wam w ogóle ze wszystkim. No właśnie.
Piotrek, jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Wracaj do nas szybciutko i pokazuj znów dobry kawał dobrego sportu. Oczywiście widzimy się pewnie na kolejnej gali. Na kolejnej gali. Ja dziękuję. Jeszcze raz Wam również dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, Monia. Na razie. Hej.